Nazywam się Marcin Kałuża, znany jako Czornej na forach, na grupach facebookowych, Instagramach itd., itd. Ogólnie mój wykład dotyczył papierowych perwersji, drukarskich dewiacji, którymi od 30 lat jako projektant graficzny, fotograf i właściciel drukarni się zajmuję. Opowiadałem o rozwiązaniach do druku we własnym zakresie, we własnych studiach, we własnych pracowniach z oferty Canon Polska. I tutaj pokazywałem drukarkę Pixma G640, która jest bardzo przystępna cenowo przy zachowaniu doskonałej jakości, doskonałych właściwości archiwalnych oraz bardziej zaawansowane rozwiązania pigmentowe, gdzie mamy wyższy koszt wydruku, ale lepsze właściwości, jeśli chodzi o odporność na blaknięcie, szczególnie w przypadku wydruków, które wiszą na ścianie oraz możliwość wydruku w większych formatach, A3 bądź A2 w przypadku Pro 1000. Tak, odbitka z uwagi na swoje ograniczenia technologiczne jest dużo trudniejszym medium z racji tego, że jest mniej kontrastowa, ma węższą paletę możliwych do zreprodukowania barw oraz ma bardziej problematyczne czarno-biele, czyli tam jak gdyby kwestia odwzorowania neutralnych, ładnych szarości jest bardziej problematyczna niż w druku atramentowym. I tutaj właśnie ta niedroga drukarka G640, która właśnie w waszej promocji kosztuje zaledwie 800 zł, z kompletem 6 butelek tuszu do samonapełniania, które również kosztują po 50 zł sztuka, jest rozwiązaniem, które pozwala uzyskać koszty na poziomie minilabu, ale drukować we własnym zakresie w dużo lepszej jakości, dużo lepszej trójwymiarowości, kontrastowości, bardziej klarownych, soczystych kolorach i absolutnie neutralnych czarno-bielach, dzięki temu, że mamy tam atrament szary, czarny i tylko z użyciem tych dwóch atramentów drukujemy czarno-biel. Nie ma takiej potrzeby, bo właśnie kolejną zaletą rozwiązań Canona, poza tym, że są one bardzo proste w eksploatacji, bezproblemowe, bezawaryjne, że nie zasychają dysze, że nie trzeba się tam obawiać o to, że problematyczność wymiany głowicy bądź pampersa może narażać nas na jakieś dodatkowe koszty i konieczność wysyłania drukarki do serwisu, to jeszcze do tego są świetne profile fabryczne, więc w zasadzie, jeśli mamy gotowe zdjęcie, wystarczy nacisnąć Ctrl-P i drukować, uzyskując absolutnie doskonałą jakość. Tak, no jakby historycznie było tak, że druk atramentowy był bardziej kosztowną opcją niż odbitki fotochemiczne zlecane w minilabie, ale w tym momencie, jeżeli kupimy naprawdę tani papier, bo tutaj oczywiście papier do drukarki również stanowi koszt i one potrafią kosztować bardzo, bardzo niedużo, albo w przypadku papierów najwyższej archiwalnej jakości, artystycznych i tak dalej, potrafią być bardzo drogie. Natomiast przy założeniu, że korzystamy z tych bardziej ekonomicznych papierów, to tutaj schodzimy na poziom minilabu i w zasadzie nie będzie tutaj różnicy, jeśli chodzi o koszty wydruku, a koszty odbitki. W zasadzie nie bardzo. Tak długo jak korzysta z najbardziej popularnej przestrzeni sRGB, to tutaj nawet z telefonu, korzystając z aplikacji, może bez problemów, dosłownie w kilka chwil wydrukować to zdjęcie w absolutnie poprawny sposób, uzyskując rezultaty takie same jak profesjonalista, a nawet lepsze, bo lepsze od tego, co jesteśmy w stanie uzyskać z minilabu. Jest bardzo fajnie, jest wyraźna poprawa w stosunku do tego, co było w Tauron Arenie, bo mamy tutaj dużo fajniejszą przestrzeń, dużo lepsze warunki ekspozycyjne. Także no, myślę, że jest fajnie i jesteśmy na pewno zadowoleni. Plus oczywiście tutaj uczestnicy wykładu również byli usatysfakcjonowani, więc z mojego punktu widzenia jest naprawdę fajnie.